No, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że wszystkim udało się dotrzeć. Ja sam miałem chyba z godzinną przeprawę tutaj z drugiej strony, żeby dojechać. Ale fajnie, że tyle osób dotarło. Będę opowiadał o tym właśnie, jak znaleźć najlepszych pracowników w firmie. Może na początek parę słów o sobie. Miłosz Czyniecki, tak jak przedstawiła mnie Maja. Jestem szefem działu marketingu B2B w Golden Line. A Golden Line, no to taki serwis chyba, który jest w większości tutaj osób znany. Jeśli nie, no to opowiem tylko, że jesteśmy w tym momencie największym serwisem rekrutacyjnym w Polsce i jednocześnie największą społecznością biznesową w Polsce. Czy ktoś z tutaj obecnych posiada może firmę? No jest kilka osób. No, nie powiem, że jestem zaskoczony, spodziewałem się, że tak będzie. Czy ktoś w takim razie zatrudnia może jakieś osoby? Nie, też podniosło, tak myślę, na oko 1/3 sali, więc całkiem nieźle. Dobra, to już jest dobry start. Okej, to o czym dzisiaj opowiem, to przede wszystkim po co nam pracownicy, jeśli w ogóle już chcemy ich szukać. Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie. Z tego względu, że z każdym kolejnym pracownikiem jest coraz więcej odpowiedzialności, coraz więcej pracy dodatkowej związanej z tymi pracownikami. Może lepiej zautomatyzować sobie po prostu procesy i zrobić wszystko automatycznie, po co zatrudniać kolejne osoby. Opowiem o tym, gdzie szukać tych pracowników, jeśli już zdecydujemy się, żeby ich zatrudnić. Pokażę Wam kilka sprawdzonych sposobów, kilka fajnych miejsc, gdzie można zacząć takie poszukiwania. No i podzielę się może też takimi kilkoma wskazówkami, od czego zacząć. No i na koniec opowiem Wam też, jak Golden Line może pomóc w tym, żeby tych odpowiednich pracowników znaleźć. Dobra. Na początek może taka krótka historia. Mój kolega, poznałem go parę lat temu, Max, świetny programista, na studiach najlepszy, z programowania, rzecz jasna. Bardzo lubił też grać w gry komputerowe. W związku z tym jedną z pierwszych rzeczy, które zaprogramował, to była właśnie taka przeglądarkowa gra komputerowa. Max, udało mu się to zrobić w ciągu praktycznie jego wieczoru. Pokazał to znajomym, tym znajomym też się to spodobało, zaczęli w to grać dalej, więc za tym pozytywnym feedbackiem zainteresowany zaczął programować kolejne gry. No i tak stworzył ich kilka. Tak powstała jakaś tam jego firma, w której dokładał sobie kolejne gry z czasem, takie te, które go interesowały. Z biegiem miesięcy, z biegiem lat zmieniały się platformy, zmieniały się przeglądarki, zmieniały się systemy operacyjne. No i za każdym razem, kiedy ta zmiana następowała, musiał te gry poprawiać. Doszedł do momentu, w których tych gier już miał 15 i za każdym razem, kiedy się coś w świecie IT zmieniało, to on musiał na nowo wszystkie swoje gry jeszcze raz jakby tweakować, poprawiać. Zyskał też sporo nowych użytkowników i oni do niego pisali w kółko. To nie działa, tamto nie działa, a może zrobisz tak, a może inaczej. I każdy, nie chciał mu się na te maile odpisywać, to raczej była dla niego męka. On lubił programować. I teraz mógł sobie zatrudnić jakiegoś programistę, który mu pomoże w tym programowaniu, natomiast wychodził z założenia, że kurczę, wezmę kogoś, będę musiał go nauczyć mojego własnego kodu, tak? Będę musiał go nauczyć tego, jak to wszystko działa, więcej czasu na to wszystko stracę, a szybciej sam to naprawię. No i w pewnym momencie tak sam to naprawiał, że doszedł do wniosku, że on już kurczę nie da rady, że on nie ma życia prywatnego, że on nie ma praktycznie czasu na nic innego, tylko cały czas musi poprawiać te gry. No i w tym momencie w jego życiu pojawił się Paweł.
Paweł stwierdził, słuchaj stary, mi się podoba twój biznes, też lubię gry komputerowe, jestem programistą, może nie tak świetnym jak ty i w zasadzie to chyba nie przepadam za programowaniem, ale chętnie odkupię od ciebie ten biznes i zajmę się tym. Mam na to fajny pomysł. No, Max na to, kurczę, stary, no dobra, super, jak mnie od tego uwolnisz, to super, bo ja tego w ogóle nie chcę robić już. Znudziło mnie to. No więc się, więc Max sprzedał Pawłowi ten biznes. Paweł rozejrzał się trochę najpierw po tym, co tam jest. Przeczytał te maile, oczywiście tam pewnie nie wszystkie, ale większość. No i zobaczył, że wśród tych maili jest kilka fajnych pomysłów na to, jak ten biznes rozwinąć. Zajrzał sobie do Google Analyticsa i zobaczył, że te osoby, które grają w te gry, to są osoby nie tylko z Polski, ale oni też przychodzą z różnych innych krajów na świecie. Między innymi z Anglii, z Hiszpanii, z Brazylii. Spojrzał na kod tych gier i na to faktycznie, jak się to szybko zmienia i stwierdził, kurczę, ja sam się tego nie podejmę, nie dam rady. No i stwierdził, że zatrudni nowe osoby. Stwierdził, że zatrudni sobie kogoś, kto to za niego zaprogramuje, stwierdził, że zatrudni kogoś, kto będzie odpisywał na te wszystkie maile i tak dalej. Nie jest to oczywiście proste zadanie, ale po 2 latach chłopaki znowu się spotkali i Max pyta Pawła, no i stary, no i jak dalej prowadzisz tą firmę, dalej robisz ten, dalej się tymi grami zajmujesz? A Paweł mu odpowiada, no tak, no my jesteśmy już teraz na 15 rynkach, właśnie wchodzimy do Brazylii, zatrudniam w tym momencie 15 osób, no powiem ci, że jest całkiem nieźle. Co takiego myślicie innego w podejściu Pawła było, czego nie było w podejściu Maxa? No Paweł, podpowiem, Paweł nie chciał niczego robić sam, tylko delegował. Zrzucał tak naprawdę rzeczy, w których nie był najlepszy, na innych. Jak się okazuje, sam najlepszy był wcale nie w programowaniu, tylko w tym, tylko w zarządzaniu ludźmi. No właśnie, jeżeli Paweł już jest na takim etapie, że chce pozyskać nowe osoby, to w takim razie jak może te osoby pozyskać? Jest na to kilka sposobów. Zaraz sobie wymienimy je wszystkie po kolei. No na pewno na początku fajnym pomysłem jest uderzenie do swojego grona znajomych. Czyli popytanie się po prostu, może ktoś, załóżmy, że szukamy programisty, tak? Popytanie się, a nuż ktoś zna kogoś, kto mógłby być programistą i chciałby u nas pracować. Dobrą formą zrobienia czegoś takiego jest umieszczenie, tak jak tutaj na tym przykładzie, postu na tablicy. Plusem tego rozwiązania jest to, że faktycznie znajdujemy osoby, które mogą być z polecenia, czyli godne zaufania, chociaż nie zawsze, to jest plus. Minusem tego rozwiązania to jest to, że no zasięg tego naszego ogłoszenia jest bardzo wąski, bo docieramy tak naprawdę tylko do kręgu znajomych, naszych znajomych i znajomych ich znajomych. No więc co, może w takim razie należy umieścić ogłoszenie. No jest sporo serwisów rekrutacyjnych, to już jest jakby wersja płatna rekrutacji. Tutaj ogłoszenie kosztuje od 400 do 600 zł mniej więcej, no i można je umieścić na około miesiąca, to jest od 14 do 35 dni powiedzmy. Plusem takiego rozwiązania jest na pewno to, że docieramy do bardzo szerokiego grona użytkowników. Minusem znowu takiego rozwiązania jest to, że docieramy tak naprawdę tylko do tych, którzy aktualnie szukają pracy. A jeżeli ktoś kiedyś z Was rekrutował do IT, no to prawdopodobnie wie, że na ogłoszenia rekrutacyjne dotyczące programistów nikt nie odpowiada. No więc właśnie, więc gdzie jeszcze można szukać pracowników? Fajnym pomysłem są fora albo grupy tematyczne, czyli uderzamy tam, gdzie jest konkretnie nasz potencjalny pracownik, tam, gdzie on się może udzielać, gdzie rozmawia na swoje interesujące tematy. Jeżeli, dajmy na to, szukamy kogoś do call center, czy tam nie tyle pracownika call center, czy kogoś, kto nam pomoże zorganizować call center, no to uderzamy do jakiejś grupy, która się tym zajmuje i tam możemy umieścić takie ogłoszenie. No, oczywiście nie każdy ma czas na to, żeby się udzielać w grupach,
I nie świadczy to też o tym, że jak ktoś się udziela w grupach, to jest najlepszy w branży, prawda? No ale jest to miejsce, gdzie na pewno można znaleźć kogoś. Innym fajnym miejscem są dedykowane serwisy tematyczne. W przypadku programistów, no to warto zajrzeć na GitHuba albo na Stack Overflow. W przypadku, jeżeli szukalibyśmy grafików, no to fajnie zajrzeć na Dribbla albo na Behance'a. I możemy albo odezwać się bezpośrednio do osób, które tam się znajdują, oceniając ich pracę, którą tam widzimy, albo umieścić ogłoszenie po prostu. Minusem, tak jak wspomniałem, tego rozwiązania jest to, że oczywiście nie uderzamy do wszystkich, tak? Że to nie są, że to cały czas nie jest, że to cały czas nie jest duża liczba osób. Rozwiązaniem tutaj, o którym jeszcze chciałem wspomnieć, to są właśnie profesjonalne serwisy rekrutacyjne. Takim serwisem jest właśnie GoldenLine. GoldenLine według ostatniego megapanelu jest numerem jeden wśród serwisów rekrutacyjnych w Polsce. Mamy 1 700 000 użytkowników, czyli osób, które zarejestrowały się na naszym serwisie. Każdy z tych użytkowników zostawił u nas informację o tym, gdzie pracuje, jakie posiada umiejętności. Część z nich zadeklarowała też chęć zmiany pracy. Po tych rzeczach, które ci użytkownicy u nas zostawili, można ich łatwo wyszukać i wyselekcjonować. My jako GoldenLine udostępniamy kilka narzędzi do tego, żeby dotrzeć do odpowiednich osób. Pierwszym z nich to są te ogłoszenia, o których wcześniej wspomniałem. Nasze ogłoszenia się natomiast różnią o tyle od tych innych rynkowych, że oprócz zwykłej publikacji ogłoszenia, to ogłoszenie jest również dystrybuowane do pasujących użytkowników na serwisie, czyli trafia bezpośrednio na ich skrzynki mailowe. Drugim pomysłem, drugim rozwiązaniem, który oferujemy i o którym chciałem powiedzieć trochę szerzej, jest wyszukiwarka kandydatów. Wyszukiwarka kandydatów to jest tak naprawdę wyszukiwarka profili użytkowników, których posiadamy na serwisie GoldenLine. Możemy tych użytkowników, to jest ekran akurat wyszukiwarki, możemy tych użytkowników przeszukiwać po na przykład stanowisku, po firmie, w której pracują, po ich umiejętnościach, po wielu różnych, w sumie ponad 12 różnych kryteriach. Tutaj nie ma wszystkich wymienionych, te kolejne kryteria można gdzieś tam sobie rozwinąć. Po wpisaniu odpowiednich kryteriów, załóżmy, że szukamy programisty PHP, wyświetla nam się lista wszystkich użytkowników spełniających te kryteria. Tutaj mamy profil takiego jednego użytkownika, on już jest rozwinięty. Jest tam jego bieżące, poprzednie doświadczenie oraz umiejętności, jakie zadeklarował, że posiada. Taką listę możemy sobie też w dowolnym momencie przefiltrować, tak żeby dotrzeć konkretnie do tych użytkowników, na których nam najbardziej zależy. Więc jeżeli szukamy programisty, jeżeli szukamy programisty PHP i interesuje nas konkretnie ktoś z Warszawy, to w łatwy sposób możemy do takiego programisty dotrzeć i się z nim skontaktować. Dodatkową funkcją wyszukiwarki kandydatów jest też możliwość umieszczenia ogłoszenia. Czyli nie tylko jesteśmy w stanie wyszukiwać tych użytkowników, ale kryteria, które wpisujemy podczas wyszukiwania ludzi, mogą posłużyć do tego, żeby opublikować automatycznie ogłoszenie na serwisie. Takie ogłoszenie jest bardzo łatwe do zaaplikowania. W sensie takim, że żeby na nie zaaplikować, nie trzeba tak naprawdę przesłać nawet CV, wystarczy podpisać się tak swoim profilem na GoldenLine. To są, wśród naszych klientów posiadamy jakby największe firmy, natomiast to narzędzie nie jest dedykowane tylko największym klientom, ale również użytkownikom
i również użytkownikom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze, tudzież startupy. Na koniec chciałbym powiedzieć może jeszcze o takim ofercie, którą mamy w tej chwili dla startupów. Prowadzimy program, w którym firmom, które mają mniej niż 2 lata, pomagamy zrekrutować właśnie najlepszych ludzi. Program polega na tym, że po zarejestrowaniu się dajemy dostęp do naszej bazy i do naszych narzędzi rekrutacyjnych na pół roku. Dostęp do tych narzędzi jest prawie że bezpłatny, bo w zasadzie kosztuje tam złotówkę miesięcznie. Także to jest tam jakaś symboliczna opłata. Natomiast razem z tym dostępem oddajemy też do dyspozycji naszego eksperta, który jest w stanie pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Pokazuje, w jaki sposób zrobić odpowiednie wyszukiwanie oraz w jaki sposób się z nimi skontaktować. Dlaczego robimy program dla startupów? My chcemy Golden Line, sam jako Golden Line był kiedyś startupem. Zaczynaliśmy jeszcze w 2005 roku. W zasadzie w tym roku dziesięciolecie obchodzimy. No i po tych 10 latach jest taki moment, że chcielibyśmy, żeby innym startupom również pomóc się rozwinąć. Wiemy, jak ważne jest to, że jak ważni są ludzie właśnie do tego, żeby firma się rozwinęła. Tak, to jest tylko to. Proszę. Koszty po pół roku to są standardowe koszty takie, znaczy od razu powiem, że nie ma żadnego obowiązku, żeby korzystać dalej z tego narzędzia po pół roku, bo to pewnie będzie następne pytanie. Natomiast po pół roku są 3 różne pakiety tej wyszukiwarki i ceny tam się wahają od 100 do 445 zł miesięcznie. Netto,